Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie wszystkie osoby zgromadzone na przystanku Historia. Witam wszystkich, którzy oglądają nas w transmisji internetowej. Spotykamy się po dłuższej, bo wakacyjnej przerwie w klubie imienia generała Stefana Robeckiego Grota. I w tym roku, tak jak wszystkie poprzednie prelekcje, tak i dzisiejsza, będą poświęcone Armii Krajowej. Tytuł dzisiejszej prelekcji, dzisiejszego wykładu, fenomen Armii Krajowej, który wygłosi dr Paweł Naleźniak. Witam serdecznie i oddaję głos panu wykładowcy. Zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szczególne słowa powitania kieruję do pani Alicji Samborskiej, żołnierza Armii Krajowej, jedynej osoby, która symbolizuje to wspaniałe pokolenie, które umiało walczyć i umierać za ojczyznę. Witam pokolenie ludzi Solidarności, którzy wywalczyli dla nas wolność w 1989 roku. Pan Kazimierz Babiak z Zakładu Madro i pan Leszek Jaranowski, mój kolega z Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego WSK PZL Kraków. Niestety obydwa zakłady już nie istnieją. Witam pana Jacka Jańca, witam wszystkich państwa zgromadzonych. Proszę się nie czuć pominiętym, jeśli kogoś nie znam z imienia i nazwiska. Proszę państwa, mamy mówić o fenomenie Armii Krajowej i oczywiście na to brakłoby spotkania. Trzeba powiedzieć jasno, że nie byłoby fenomenu Armii Krajowej, gdyby nie było niesłychanie patriotycznego wychowania młodzieży w okresie II Rzeczpospolitej. Jeżeli dzisiaj zastanawiamy się nad tym, pojawiają się takie głosy, że to wychowanie nam trochę nie wychodzi, to trzeba powiedzieć jasno, że II Rzeczpospolita wychowała niesłychanie patriotyczne społeczeństwo. I proszę zwrócić uwagę, stało się to, co powiedziała właściwie po wojnie już matka Czacka, Elżbieta Czacka, powiedziała, że nasze granice rozwalono, prawda? Pozbawiono nas wszystkiego, ale nie udało się zgasić ducha Polaków. W czasach, kiedy traci się wszystko, twierdzą, które już nikt nie zdobędzie, musimy być my sami. I taką była ta młodzież. Gdybyśmy wzięli do ręki bardziej zaawansowane podręczniki, książki z historii, to przeczytalibyśmy taką charakterystykę Armii Krajowej. Armia Krajowa liczyła wiosną 1943 roku, gdy do zakończenia wojny było jeszcze daleko, 380 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy. Narastająca aktywność polskiego podziemia powodowała, że w walkę z nim Niemcy zmuszeni byli angażować coraz większe siły. W 1944 roku wynosiły już one ponad 1 000 000 żołnierzy, których nie można było użyć na froncie wschodnim. Bilans osiągnięć Armii Krajowej jest imponujący. I tu są to wyliczenia. 730 tysięcy akcji sabotażowo-dywersyjnych, wykolejenie 700 transportów, uszkodzenie 19 tysięcy wagonów kolejowych i tak dalej, i tak dalej. Wysadzenie 38 mostów, spalenie 100 magazynów, akcji prawda, różnego rodzaju dywersyjnych, sabotażowych, dalej jeszcze prawda, samych zamachów na urzędników niemieckich i agentów wywiadu 5700. Ale proszę Państwa, to nie odda nam jeszcze ducha Armii Krajowej. I może musimy sięgnąć trochę do początku. Gdybym zadał komuś pytanie, kim była Armia Krajowa, oczywiście padałyby różne określenia. Największa armia podziemna okupowanej Europy. No, jakbyśmy zaczęli liczyć, to partyzantów sowieckich i jugosłowiańskich było więcej. Armia Krajowa jest przede wszystkim odpowiedzią Polaków na nieszczęście utraty niepodległości. Armia Krajowa jest odpowiedzią na okropności tej okupacji. I teraz proszę Państwa, no właśnie, kiedy to się wszystko zaczyna? Wiemy doskonale, że mówiąc o Armii Krajowej, musielibyśmy mówić od daty 14 lutego 1942 roku. Ale przecież Armia Podziemna w Polsce jest tworzona o wiele wcześniej. Powstają różne organizacje. Jeśli mówimy w ogóle o Armii Krajowej, to musimy wcześniej powiedzieć o Służbie Zwycięstwa Polski, później o Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej. Może tak, mamy wojnę obronną, te 36 dni wojny obronnej, utrata państwa w niewiele ponad miesiąc jest szokiem. Jest szokiem dla Polaków. Utraciliśmy w ciągu miesiąca to wszystko, co z takim mozołem, z takim poświęceniem budowano w ciągu dwudziestolecia międzywojennego. I proszę Państwa, pierwszą reakcją Polaków właściwie jest rozpacz. Pierwszą reakcją Polaków, którzy widzą Wojsko Polskie wychodzące do niewoli, na przykład we Lwowie, jest płacz. Pierwszą reakcją kobiet jest płacz, a pierwszą reakcją mężczyzn jest gorycz. Mężczyźni sięgają po alkohol, prawda? Ludzie właśnie nie potrafią sobie znaleźć miejsca.
Po tym pierwszym można powiedzieć, że jeszcze w czasie wojny obronnej przychodzi to pierwsze, jak gdyby pierwsze otrzeźwienie. Dlaczego? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, przykład Krakowa. 6 września 1939 roku Niemcy wkraczają do Krakowa. Kraków zostaje oddany bez walki ze względu na jego wartość historyczną. Tak też oddano Gdynię, ale ze względu na to, żeby Gdynia nie została zniszczona, tak też oddano Częstochowę, ze względu na klasztor jasnogórski. I teraz, proszę Państwa, mamy sytuację taką, że do dzisiaj właściwie nie wiemy tak do końca, kiedy powstała Organizacja Orła Białego. Podaje się zasadniczo trzy daty. Podaje się 7 września, 20 września i 23 września. Ale którąkolwiek z tych dat nie wybierzemy, to Organizacja Orła Białego powstaje w czasie, kiedy jeszcze toczą się walki w Polsce. Proszę zwrócić uwagę, że Służba Zwycięstwa Polski powstaje na dzień przed kapitulacją Warszawy. Czyli pierwsze organizacje podziemne powstają jeszcze, kiedy toczy się wojna obronna Polski. I taki przykład. Mamy 16 października 1939 rok. Walki w Polsce zakończyły się niecałe 2 tygodnie temu. I przyjeżdża do Krakowa generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski i dowiaduje się, że w Krakowie funkcjonują już 3 dobrze zorganizowane organizacje podziemne. Więc pierwszą reakcją Polaków jest rozpacz, mężczyźni sięgają po alkohol, niektórzy piją wręcz do lusterka, kobiety płaczą i szybko Polacy zrzucają z siebie to piętno rozpaczy. Proszę Państwa, organizacje podziemne powstają jak grzyby po deszczu. Kiedy rozpoczynała się akcja scaleniowa, albo inaczej, kiedy przemianowano Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową, w lutym 1942 roku rodziła nam się ogólnonarodowa, powszechna armia podziemna, to tych organizacji, które istniały na ziemiach polskich, było około 200. I wiadomo było, że nikt tej wojny w pojedynkę nie jest w stanie wygrać. Więc decyzja przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową to jest decyzja stworzenia armii ogólnonarodowej, ponadpartyjnej, ponadstanowej, skupiającej w swoich szeregach bez względu na różnice przekonań wszystkich Polaków, przekonań politycznych, społecznych, pragnących walczyć orężnie z okupantami w warunkach pracy konspiracyjnej. To ma być Armia Narodowa Polaków, skupiająca wszystkich bez względu na różnice pomiędzy Polakami. No oczywiście wiemy doskonale, że temu służyła później akcja scaleniowa. Ona dała bardzo dobre efekty, ale no, można powiedzieć, że no, nigdy nie została zakończona. Prawda? Natomiast pamiętajmy, że nigdy w skład Armii Krajowej nie udało się włączyć struktur komunistycznych, czyli najpierw Gwardii Ludowej, czy później Armii Ludowej, no bo oczywiście wynikało to z prostej przyczyny, prawda, z przyczyn ideowych, prawda, inna wizja Polski, prawda, no, nie ma w ogóle o czym mówić. Myślę, że tego tematu tłumaczyć nie trzeba. Istotne są warunki, w jakich przyszło Polakom budować armię podziemną. Proszę Państwa, kiedy zaczynała się wojna, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, to nie wiem, czy Państwo pamiętacie, był taki moment, że rząd ukraiński rozważał kwestię przeniesienia się na terytorium Polski, czyli mówiąc wprost, byłby w takim położeniu, jak myśmy się znaleźli w czasie II wojny światowej, czyli trzeba byłoby kierować konspiracją czy walkami na terenie własnego kraju z terytorium innego państwa. Niepodległość własne państwo jest darem bezcennym. Niepodległość własne państwo jest darem bezcennym. Proszę, obojętne co o tym państwie nie sądzimy. Proszę Państwa, tracimy wszystko we wrześniu 1939 roku, czym naród może dysponować w warunkach wolności. To jest państwo, to jest wojsko, to są ośrodki powołań rezerwistów. Dalej, to jest, proszę Państwa, zakłady zbrojeniowe, cały system szkolenia, później poligony wojskowe, można powiedzieć cały aparat administracyjny. Traci się wszystko. I proszę zwrócić uwagę, że wysiłek w Polsce będzie musiał być, tego nie mamy w warunkach okupacji. Tego nie mamy w warunkach okupacji. Nasz wysiłek będzie musiał skierowany być na to, żeby obok istniejących struktur okupantów stworzyć kompletnie alternatywne państwo podziemne. Czyli na tyle, na ile jest to możliwe, przenieść państwo, które mieliśmy w warunkach wolności, przenieść je do warunków podziemnych. Warto wspomnieć tutaj jeszcze parę słów o tym, w jakich warunkach ta konspiracja powstawała. W warunkach podziału Polski pomiędzy, no i to jest dobre pytanie, jak się zadaje uczniom, ile państw napadło na Polskę, wymieniają 2, a są 3. Niemcy, Związek Sowiecki i Słowacja. A ile państw podzieliło się terytorium Polski? 4. Niemcy, Związek Sowiecki, Słowacja i Litwa. Do tego pamiętajcie Państwo, prawda, budowanie konspiracji, gdzie mamy granice wewnętrzne, to jest pierwsza rzecz. Teren okupacji niemieckiej jest podzielony przecież na 2 części.
mamy ziemię wcielone do Rzeszy i mamy generalne gubernatorstwo. Pomiędzy tymi oboma częściami istnieje granica. To wszystko utrudnia budowanie konspiracji, ale to, co utrudniają najbardziej, to jest wszechobecny terror. Gdybyśmy popatrzyli na politykę niemiecką i sowiecką, to istnieje wiele aspektów symetrycznych. My często jesteśmy przekonani, że to tylko Sowieci planowali, prawda, i wykonywali deportację Polaków w głąb Związku Sowieckiego, prawda, na Syberię, do Kazachstanu i tak dalej. Gdybyśmy przeczytali założenia niemieckiego Generalnego Planu Wschodniego z 1942 roku, to byście się Państwo dowiedzieli, że oczywiście po zwycięskiej dla Niemiec wojnie na wschodzie 25 milionów ludzi z terytorium Europy Środkowo-Wschodniej miało być przesiedlonych za Ural, w tym 80% mieli stanowić Polacy. O tym też warto pamiętać. Oczywiście znamy tą symetrię, prawda? Tu łagry, tu obozy koncentracyjne, prawda? Tutaj wysiedlenie na wschód, tu wywózki na roboty do Niemiec. Tej symetrii jest bardzo wiele, ale istota jest jedna. Państwo polskie nie miało już nigdy powstać. Jego elity miały zostać zniszczone. Proszę Państwa, siły nierówne. Po jednej stronie potężne siły Wehrmachtu, Armii Czerwonej, dalej niemiecko-sowieckich sił policyjnych. Do tego pamiętajmy bardzo trudne warunki budowy tej konspiracji na Kresach. Wrogość Litwinów, wrogość Białorusinów. Trudno aż o tym mówić dzisiaj, prawda, ale później ludobójstwo rozpętane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej, Wołynia, Małopolski Wschodniej. Proszę Państwa, bardzo trudne warunki w ogóle do budowy konspiracji. Prawda? A co po drugiej stronie? Armia podziemna, prawda, i przede wszystkim wsparcie społeczeństwa. Żadne wojsko nie będzie walczyć, jeśli nie ma wsparcia cywili. To jest, ja to zawsze powtarzam, ale to jest wielki grzech tych, którzy obrażali Wojsko Polskie, które broniło tej granicy z Białorusią. Prawda? Dlaczego? Bo żołnierz musi wiedzieć, że cywil za nim stoi, bo jeśli cywil za nim nie staje, to on traci tą pewność, czy ta walka ma sens. Proszę Państwa, o tym, jak ważne jest wsparcie społeczeństwa dla wojska, najlepszy przykład możemy podać, na przykład obrona Lwowa, 18 rok. Dlaczego te Orlęta Lwowskie tak dzielnie walczyły? Bo one wiedziały, że po pierwsze mają wsparcie psychiczne, wsparcie moralne z tej strony, po drugie wiedziały, że na tych ulicach, na których walczą, mieszka matka, mieszka dziewczyna, mieszka siostra. Nie może być nic bardziej mobilizującego dla żołnierza, gdy walczy o swoich najbliższych. Nie tylko AK, proszę Państwa. W początkach wiemy doskonale, że tworzyła się podziemie ludowe, czyli bataliony chłopskie, socjalistyczne, czyli socjalistyczna organizacja bojowa, narodowe, czyli Narodowa Organizacja Wojskowa, później Narodowe Siły Zbrojne, komunistyczne, które pomijamy. Każda z liczących się partii politycznych chciała mieć własne siły zbrojne. I teraz, proszę Państwa, budowanie Służby Zwycięstwa Polski, czy Związków Walki Zbrojnej, czy Armii Krajowej natrafia, wydaje mi się, przynajmniej w początkach, na jeden taki podstawowy problem. Armia Krajowa jest zakładana przez oficerów sanacyjnych, oficerów przedwojennego Wojska Polskiego. I o ile do samego wojska, do munduru, Polacy nie mieli absolutnie, chociaż pamiętajmy, że ten pierwszy szok minął właściwie dopiero wtedy, kiedy w 1940 roku zobaczyliśmy, że Francja przegrała wojnę i to z jednym agresorem w 44 dni. Zupełnie inaczej popatrzyliśmy na ten polski wysiłek z 1939 roku. Ale proszę Państwa, jak gdyby postrzegano, że prawda, ci oficerowie byli związani z sanacją. I oczywiście tutaj te uprzedzenia, prawda, które sięgały jeszcze okresu przedwojennego, one musiały zostać przezwyciężone. Dlaczego przezwyciężone? Dlatego, że znaczna część społeczeństwa polskiego obarczała sanację odpowiedzialnością za klęskę w 1939 roku. Do tego potrzebna była akcja scaleniowa. Nie udała się ona w pełni, ale no, macie Państwo taki prosty przykład, prawda? No, część Narodowej Organizacji Wojskowej udaje się włączyć do AK, ale tylko część, prawda? Później ci, którzy z kolei nie chcą, prawda, następuje rozłam w szeregach, powstają Narodowe Siły Zbrojne. Później dalej, włączanie batalionów chłopskich też nie udaje się w całości. Były takie, proszę Państwa, okręgi, gdzie wchodziło w skład AK tylko kilkanaście procent żołnierzy batalionów chłopskich. Więc ta akcja scaleniowa, choć osiągnęła, można powiedzieć, wymierny efekt, nie została zakończona w całości. Dobre pytanie, czy do AK się wstępowało, czy było się wciąganym? Zasada była, jak mówi żyjący żołnierz Armii Krajowej Stanisław Czerny, mówi, że zasadą było jak najmniej wiedzieć i tak każdy wiedział za dużo. A wiemy doskonale, że nikt z nas, znamy się w tym, w czym nas sprawdzono. Nikt z nas nie potrafi powiedzieć, ile byłby w stanie wytrzymać na torturach, na przesłuchaniach.
Proszę Państwa, plusem było to, oczywiście pamiętajmy, AK jest armią koleżeńską. Najczęściej to było tak, że jedna osoba wciągała drugą. I to był ogromny plus. Jeżeli przeprowadzono akcję pod Arsenałem, to dlatego, że doły Armii Krajowej czy Szare Szeregi naciskały na dowództwo AK. Najpierw na odbicie Henka, a później na odbicie Rudego. Prawda? Żołnierz Armii Krajowej, który znalazł się, obojętnie czy to była łączniczka, czy uczestnik akcji bojowej, który znalazł się w więzieniu Gestapo, czy na Pawiaku, prawda, czy na Pomorskiej, mógł liczyć, że organizacja w miarę swoich możliwości podejmie próbę wykupienia go. No, z odbiciem to wiemy, było dużo trudniej. Ale na przykład w Krakowie do dzisiaj jest spór o akcję na Mogilskiej. Czy nie podjęto próby odbicia Józefa Spychalskiego, pseudonim Luty? Do dzisiaj jest spór o tą akcję. Proszę Państwa, AK, więc na czym polega fenomen? AK jest armią ochotniczą. Dlaczego specjalnie wybrałem to zdjęcie? Bo często jak Państwo grzebiecie, czy patrzycie w internecie, to pokazuje się tych żołnierzy Armii Krajowej tak jednolicie umundurowanych. No powiem tak, no jeśli zdobyli na Wileńszczyźnie może tak, to tak. Ale pamiętajmy, że tam całe rejony były kontrolowane przez AK. Jak popatrzymy na powstańców lwowskich, uczestników akcji Burza, to większość z nich jest ubrana po prostu po cywilu, prawda? I mają tylko opaski biało-czerwone. Proszę Państwa, no to umundurowanie było różne, uzbrojenie też było różne. Można powiedzieć, że na warunki podziemne AK była bardzo przyzwoicie uzbrojona, no ale oczywiście była to armia bez czołgów, bez samolotów. Ale były większe problemy, bo pamiętajmy, oczywiście problem uzbrojenia, on wychodzi wszędzie właściwie. W okręgu lwowskim AK mamy 30 tysięcy żołnierzy, ale z bronią w lipcu 1944 roku pójdzie 3,5 tysiąca, co i tak jest liczbą imponującą. W Powstaniu Warszawskim, właściwie co dziesiąty, prawda, inaczej, na te 40 tysięcy żołnierzy Okręgu Warszawskiego, co dziesiąty będzie miał broń. Problem jest inny. Jak stworzyć z ludzi różnych poglądów politycznych, w różnym wieku, w AK byli ludzie, no to jest dobre pytanie, prawda, w jakim wieku można było złożyć przysięgę. Proszę Państwa, początkowa granica była 18 lat, później przesunięto ją do lat 16. Jak rozmawiałem nieraz z żołnierzami Armii Krajowej, właściwie każdy pamięta, kiedy tą przysięgę składał i gdzie. Moment wyjątkowy, moment wyjątkowy. W AK byli też ludzie, którzy ukończyli 50 rok życia, na przykład jak w Legionach. Mamy dobrze przeszkolonych żołnierzy, przedwojennych oficerów Wojska Polskiego, ale mamy ludzi, którzy nigdy się nie zetknęli z bronią, którym dopiero przyszło dojrzewać w warunkach okupacji. Są te dwa filmy, jeden to jest Akcja pod Arsenałem, a drugi to jest Kamienie na szaniec. Ponieważ ja się pomału starzeję, to stare mi się czasem bardziej podoba, ale z obydwu filmów można wyciągnąć takie bardzo ciekawe momenty. Może z tego nowszego filmu. Tam jest taka niesamowita scena, gdzie ci chłopcy, którzy mają brać udział w akcji pod Arsenałem, czy w ogóle, prawda, zajmować się, nie mają sabotażem, prawda, dywersją, muszą się nauczyć rzucać granatem. Proszę Państwa, kto miał styk z wojskiem, to wie, o co chodzi. Ale granatem trzeba rzucić ręką sztywną, to jest po pierwsze. Zadałem kiedyś to pytanie, ja jako laik zadałem pytanie bratu. Piotrek, dlaczego jak się rzuca granatem, to nie odlicza się 1, 2, 3, tylko 111, 112, 113? No, pyta laik. A on mówi, bo granat się musi uzbroić i do 5 sekund ktoś może odrzucić. Zadałem pytanie informatykowi wojskowemu. To jest major Wojska Polskiego. Jarek, czy zdarzyło wam się kiedyś, mówię, na ćwiczeniach ktoś rzucił granatem bojowym i spadł koło was? A on mówi tak, no i co było dalej? Dowódca odrzucił, a później wszyscy posrali. Tego się trzeba nauczyć. Więc jest pokazane, ale jak oni mają to zrobić w warunkach okupacji? Więc pokazane jest jakieś warszawskie podwórko, chłopcy biorą kamienie i uczą się rzucać, żeby nie rzucił pod siebie. Proszę Państwa, ludzie z różnych środowisk, z różnymi umiejętnościami, bagażem doświadczeń. Może ktoś stracił ojca, matkę, może brat jest na Pawiaku, albo na Pomorskiej. Dojrzałość emocjonalna. To jest wielka... To było niemniej, wyszkolenie żołnierza to jest pierwsza rzecz w warunkach konspiracji. Stanisław Czerny wspominał, że kiedy skończył szkołę podchorążych piechoty, to zabrano ich na jakieś ćwiczenia za Lwowem do lasu i oddał 3 strzały. Co się można nauczyć strzelając 3 strzały? Ale proszę Państwa, nie można było tych naboi, tej broni marnować. Nie można było. Nie można było. My często mamy takie przekonanie, że żołnierze Armii Krajowej, prawda, że oni brali udział w dywersji. Proszę Państwa, w dywersji brał udział tylko KEDYW, który był marzeniem młodych ludzi. Natomiast większość żołnierzy Armii Krajowej zetknęła się z walką czynną dopiero w czasie akcji Burza. Dopiero w czasie akcji Burza. A czym się zajmowała na co dzień? No, tym, żeby przeżyć. Czasami to był chleb z cebulą, czasami cukru ktoś nie widział przez całą okupację. Od pracy była jeszcze jedna rzecz ważniejsza. Dobre dokumenty. Dobre dokumenty. Dobre dokumenty. Proszę Państwa, większość żołnierzy Armii Krajowej nie otrzymywała żadnych gaż. Gaże otrzymywali oficerowie, czyli ci, którzy się zawodowo trudnili konspiracją, ale te gaże oficerskie były bardzo niskie.
większość żołnierzy Armii Krajowej na co dzień żyje w swoich rodzinach, musi przeżyć. Tym bardziej, że pamiętajcie Państwo, że obowiązek pracy obowiązuje Polaków od 14 do 60 roku życia. Jeżeli nie pracujesz, nie masz dobrych dokumentów, no to wywózka na roboty do Niemiec. To jest kwestia alibi też. Kwestia alibi. Znowu przykład. Odwołuję się, to było na poprzednim wykładzie, ale prawda, zdarzyły się takie akcje, na przykład akcja Krieger w Krakowie. Jeden z żołnierzy po prostu nie został zwolniony z pracy. No, nie załatwił sobie, mówiąc wprost, alibi. Prawda? Nie załatwił sobie zwolnienia z pracy, więc w tej akcji nie uczestniczył. A akcja na Zamarstynowie we Lwowie w szpitalu więziennym. Ja Państwu to przypominałem, prawda? I wtajemniczona, przełożona pielęgniarek Irena Gołębiowska. Prawda? Ona wie, że ta akcja będzie przeprowadzona. Ona dała schemat tego szpitala więziennego. Wkraczają AK-owcy. I co jest dla niej najlepszym alibi? Ano to, że dostała w twarz, jak się za bardzo rzucała. Prawda? No bo to jest najlepsze potwierdzenie, że ona z tymi, którzy wtargnęli do tego szpitala i przeprowadzili akcję, nie ma nic wspólnego. Proszę Państwa, AK w czasie wojny to jest wybór większości Polaków. To jest odpowiedź na okropności okupacji. Ten wybór czasami jest taki, zadaję takie pytanie, kiedy się tak naprawdę zaczęli żołnierze wyklęci? No, często uważam, no 45 rok. Ten wybór został dokonany już w 1939 roku. Tracimy wolność, prawda? I nie walczymy o jakąś Polskę kadłubową, o jakiś PRL, prawda? Dlaczego ta walka jest kontynuowana w 1945 roku, 1946, 1947? Bo cel nie został osiągnięty. Celem, jaki postawiono przed AK, było oczywiście, no, w końcowej fazie wojny już przeprowadzenie powstania już nie powszechnego, a strefowego, prawda? I cel, który był od początku, no, wywalczenie niepodległości Polski. Oczywiście, gdybyśmy patrzyli tylko, tak to jest w życiu, czasami można dać bardzo wiele z siebie, prawda, a efekt jest taki. I proszę Państwa, jakkolwiek na to nie patrzymy, to pokolenie osiągnęło, mimo że finalnie nie osiągnęliśmy niepodległości, to pokolenie osiągnęło absolutnie wymierne efekty, zarówno w zakresie organizacji, ale przede wszystkim walki z Niemcami. Konspiracja była odruchem obronnym całego społeczeństwa. I tutaj takie ważne stwierdzenie, że liczą się nie tylko ci, którzy walczą z bronią w ręku. Liczą się nie tylko ci, którzy są zaprzysiężeni. Liczy się także całe społeczeństwo, które wspiera ten wysiłek. I taki przykład. Opowiada Jan Nowak-Jeździ. Armia Krajowa była zmową całego społeczeństwa. Zmową. Nie liczą się tylko ci, którzy składali przysięgę albo mieli określone przydziały, tylko wszyscy ci, którzy za nimi stali. Istotą Armii Krajowej było to, że jeżeli ja znalazłem się w niebezpieczeństwie, to mogłem się zwrócić do przechodnia, do człowieka zupełnie nieznanego o pomoc i prawie na pewno mogłem ją otrzymać. Ocaliła mi życie jakaś dentystka, której na oczy nie widziałem. Wychodziłem na ulicę i z miejsca była łapanka i agent gestapo, no, po cywilu ubranym, położył mi rękę na ramieniu i zapytał, skąd wyszedłem, z którego mieszkania. A w tym mieszkaniu byli moi koledzy. To było zebranie konspiracyjne, więc on nie może powiedzieć, z którego mieszkania wyszedł. Istotna była umiejętność obserwacji. My w ogóle tego nie mamy wyczulonego, prawda? Ale to opowiadał Stanisław Adamski, który żyje we Lwowie, że ojciec żołnierza Armii Krajowej często go na przykład pytał, co zapamiętałeś? Prawda? To wyostrzony zmysł, prawda, żeby zobaczyć. I on akurat mówi tak, a to było w bramie. Przeczytałem przed sobą nazwisko dentystki, której nie znałem. Po prostu wychodząc odruchowo popatrzył napis, prawda, dentystka taka i taka. I powiedziałem, byłem u dentystki. No to pada pytanie, a u której? No takiej i takiej, wszystko to przeczytałem. Problem się jeszcze nie kończy. Zabrał mnie do najbliższej apteki na rogu, zadzwonił. No jak Państwo myślą, o czym myślał Jan Nowak-Jeziorański? No to koniec, nie? Zadzwonił. Ja byłem pewny, że to jest koniec, a ona najspokojniej w świecie odpowiedziała, taki właśnie u mnie był przed chwilą. I to jest ta solidarność społeczna. Przykład drugi, opowiada siostra Tadeusza Zawadzkiego z Ośki. Tadeusz dowiedział się, że no, zaczynają się aresztowania i trzeba iść do drucha instruktora harcerskiego Jurka Dąbrowskiego. Ona musi iść do mieszkania, ale przecież nie wie, czy w tym mieszkaniu już nie ma gestapo. Pamiętam taką historię tu z Krakowa, jak opowiadała taka jedna pani, że ojciec zanim szedł na zebranie konspiracyjne, to robił taką genialną rzecz. Ona miała kilkanaście lat i wysyłał ją z pieskiem. No, chodziła z tym pieskiem, a później w pewnym momencie szła do tego mieszkania, pukała tam i mówiła, proszę mi dać wody dla mojego pieska. I w ten sposób ocaliła go przed aresztowaniem. Dlaczego? Bo Niemcom nie przyszło do głowy, że w tą konspirację zaangażowano są tak samo takie dzieci. Tu w Krakowie, w Gliwicach mieszka taki pan, o którym się mówi, że przenosił broń. No jak pan przenosił tą broń? No jak to jak? No on leżał w wózku, a matka pod nim granaty przewoziła. Przewoził? No przewoził, no.
przewoził, proszę Państwa, udział całego społeczeństwa. Udział całego społeczeństwa. My sobie trochę nie zdajemy sprawy, ale często się mówi o roli mężczyzn, ale rola kobiet, jak one się narażały w tej działalności łączniczej, prawda? Prosty przykład. Zapada decyzja o przeprowadzeniu Powstania Warszawskiego i kto się rozbiega po mieście? Kobiety. Kobiety. To jest ogromna operacja logistyczna, którą trzeba zrobić w jeden dzień. Proszę Państwa, kto przynosił broń na akcję? Kobiety. Kobiety. Kiedyś jedną z takich osób, które przenosiły, prawda, te no, informacje, bodajże na szlaku kurierskim z Węgier, była stara zakonnica. A dlaczego? No bo któremu Niemcowi przyszłoby do głowy, żeby siostrę zakonną rozbierać z habitu? Porządnie, proszę pamiętać, to jest psychologia, to jest porządnie wychowany mężczyzna, nie naruszy godności kobiety, prawda, jest ją trudniej sprawdzić. Trudniej sprawdzić. To jest duża umiejętność, ale psychologia była bardzo ważna. Często się mówiło na przykład, że konspiratorzy, ludzie chodzili w płaszczach, prawda, jakiś tam kapelusz, prawda, skradał się, prawda? Tego się też trzeba było nauczyć, pokonać strach. To znowu z Lwowa taki obraz, prawda, idzie dziewczyna, prawda, jakiś tam bagaż ma ciężki, w środku jakieś granaty czy broń, no i widzi, stoi policja niemiecka, ale na szczęście obok stoją ci policjanci ukraińscy. I ona mówi, chłopcy, kto mnie pomoże? No i widzą, że ładna dziewczyna, to Niemcy chcieli ją rewidować, a chłopcy ukraińscy podeszli, nie wiedzą, że to jest Polka, prawda, no i oczywiście pomogli przenieść walizkę z granatami, prawda? Albo druga. Ile trzeba było mieć, proszę Państwa, odwagi. Odwagi. Z kolei też obrazek ze Lwowa. Wsiada dziewczyna i widzi, że ktoś ją śledzi, nie? I zaryzykowała. I mówi na głos. Tramwaj podzielony, Nur für Deutsche, a ona mówi na głos. Proszę Państwa, mówi, ja wiozę ważne papiery AK, a ten pan mnie śledzi. No i kilku młodych mężczyzn wzięło gościa, wypchnęło z tramwaju. Solidarność społeczna. No dobrze, wróćmy do siostry Zawadzkiego. Podchodzi pod te drzwi. No i teraz jak sprawdzić te wszystkie opowieści, prawda, z okresu Solidarności, prawda, że kwiatek w oknie albo że światło zgasło na Stachiewicza, jak spaliła się żarówka, to przez tydzień nikt nie wszedł do drukarni Hutnika. Czasami było tak, że był maleńki otwór i ludzie wsuwali na przykład szpilkę, przyjechałeś ręką po framudze, a tu jest inaczej. Ona staje przed tymi drzwiami, chce dzwonić i słyszy z tyłu, proszę nie dzwonić, tam już jest gestapo. Proszę Państwa, solidarność całego społeczeństwa. Walczą wszyscy, nie tylko ci, którzy składali przysięgę. Marzeniem każdego było wziąć udział w akcji. Nie zastanawiał się, czy zginie. Tego się w ogóle nie myślało. Dla mnie wybór walczyć czy nie walczyć był całkiem oczywisty. AK dawała nam świadomość, że jesteśmy we właściwym miejscu, we właściwym czasie, we właściwej robocie. Jak można było nic nie robić? To bardzo dobre stwierdzenie Stanisława Likiernika, egzekutora. Nie? Jak można było nic nie robić? Ja się cały czas pchałem do jakiejś roboty. Natychmiast trzeba było się likwidować po akcji. Marzeniem był KEDYF, walka z bronią w ręku. Proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz też bardzo ważna, ale pamiętajmy, że za okupacji, jeśli ktoś miał dostęp do edukacji, ludzie starali się uczyć. I pamiętam to, znany nam przecież Ryszard Ciepiela, prawda? Prawda, tak bardzo zasłużony przy tworzeniu Muzeum Armii Krajowej. Powiedział takie, że choćbyś w czasie okupacji, nie wiem, wszedł do sypialni Hitlera, obciął mu uszy, wrzucił go do plecaka i rzucił przed dowództwo, jeśli się nie uczyłeś, mówi, nie miałeś szans na awans. Pamiętajcie, że to były awanse czasu wojny. Czyli miały podlegać weryfikacji po wojnie, prawda? Ale jeżeli wszyscy się uczyli, i pamiętam te słowa Ryszarda Ciepieli, często powtarzam moim uczniom, za okupacji to rzadko kto miał trójkę, mówi czwórki, piątki. Ale to jest zawsze tak, jak się płaci za wolność, to się ją ceni. Jak się trzeba poświęcić dla nauki, to się ją ceni. Armia Krajowa była czymś szerszym niż tylko ruchem oporu. Możemy mówić o ruchu oporu duńskim, holenderskim, prawda, jugosłowiańskim, sowieckim. Tu mamy do czynienia z polskim państwem podziemnym. Świetnie zorganizowaną strukturą, proszę Państwa, obejmującą całe przedwojenne terytorium II Rzeczpospolitej, ale dalej też, prawda, polska misja wojskowa, proszę Państwa, na Węgrzech. Później mało kto wie, prawda, AK przeprowadziła 3 zamachy bombowe w Berlinie. Mało kto o tym wie, prawda? Proszę Państwa, władze administracyjne, później dalej. Wiemy doskonale, jak to funkcjonowało, rząd Rzeczpospolitej Polskiej na emigracji. Później dalej, mamy naczelnego wodza. Mamy polskie siły zbrojne na zachodzie, mamy Radę Narodową Rzeczpospolitej Polskiej, mamy premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej i to jest to, co jest w Londynie. A co mamy w kraju? Dwa piony, pion cywilny, pion wojskowy, komendant Armii Krajowej, pion cywilny, delegat rządu na kraj w randze wicepremiera, podziemny parlament, Rada Jedności Narodu. I później wszystkie te departamenty, prawda, w ramach delegatury rządu. Proszę Państwa, policja podziemna, sądy podziemne, prawo podziemne, później szkolnictwo, prawda, ministerstwa podziemne.
świetnie zorganizowana struktura. Byliśmy przygotowani nawet do przejmowania ziem zachodnich. Był Departament Ziem Zachodnich. Jakie ziemie mieliśmy przejąć? Później proszę zwrócić uwagę, o tajnym nauczaniu to nie wspominam, ale później rejestrowanie strat. Jeśli dzisiaj możemy, nie wiem, stworzyć strat tego, cośmy utracili w czasie okupacji niemieckiej, to między innymi dlatego, że takie prace prowadzono już w czasie wojny. Armia Krajowa jest częścią, proszę Państwa, polskich sił zbrojnych na Zachodzie, jest częścią sił alianckich. Ja to zawsze pamiętam, co mówiła mi koleżanka, która tu siedzi, Małgosia Koszarek z Muzeum Armii Krajowej. Mówiła, że meldunki, które napływały do przedstawicieli Secret Intelligence Service z całej okupowanej Europy, ale polskie cieszyły się największą wiarygodnością, że ponad połowa tych meldunków to były meldunki z Polski. Jeśli mówimy o osiągnięciach zbrojnych Armii Krajowej, to nie mniej ważne są te osiągnięcia wywiadowcze. Proszę Państwa, o postawie aliantów wobec AK to sobie pominiemy. Myślę, że na ten temat można byłoby dużo mówić jeszcze. Armia Krajowa była fenomenem logistycznym, organizacyjnym. Proszę Państwa, system rozkazów, regulaminów, prawda, system szkolenia, stopnie wojskowe, wytwórnie broni, map, produkcja broni, legalizacja dokumentów, wywiad, kontrwywiad i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale samo zorganizowanie wojska, gdzie większość ludzi mamy ochotników, w tym wielu ludzi, którzy się właściwie z tym wszystkim nie zetknęli. To co powiedziałem, nie mamy nic działającego legalnie, musimy to wszystko budować w konspiracji. Proszę Państwa, AK była silna młodymi ludźmi. Młodymi ludźmi. Proszę zwrócić uwagę, że dla wielu z nich ta utrata niepodległości to jest utrata marzeń. Prawda, ktoś marzył o tym, że pójdzie na studia, prawda, że będzie pracował w tym, co go ciekawi. Mało tego, twarda rzeczywistość okupacyjna. Myśmy autentycznie stanęli na granicy, inaczej, przed groźbą biologicznej zagłady. Proszę Państwa, okrucieństwa, rozstrzeliwania na ulicach. Prawda, jesteśmy świadkiem terroru niemieckiego, terroru sowieckiego. To był wielki problem moralny dla wielu ludzi. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie umieli przebaczyć też. Wielu ludzi w czasie okupacji nie odmawiało do końca modlitwy Ojcze Nasz. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Nie było w stanie przebaczyć. A teraz zobaczmy dalej. Kwestia zabijania wroga. W normalnej sytuacji zabicie zwierzęcia to jest problem dla wielu ludzi. Ja pamiętam, jak kiedyś pojechałem do Brzeska. Ciotka miała kury, a te kury przekarmiała tak, że one mogły paść. I ona mówi, słuchaj, mówi, dałabym ci kurę, ale musisz sobie sam zabić. Ja mówię, ciociu, ja nigdy nie zabiłem zwierzęcia. Nigdy nie zabiłem. Koniec końców tą kurę zostawiłem. Nie zabiłem tej kury. Nie zabiłem tej kury. A tu mamy kwestię zabicia człowieka. Jeden żołnierz Armii Krajowej wspomina, oczywiście Kedyw, ja do tej pory mam w oczach, jak ten człowiek się skręcał z jakimś strasznym bólem i padał na tą ziemię. Ja ze 2-3 dni nie jadłem, nie mogłem jeść, nie mogłem spać. To tak straszne na mnie wrażenie zrobiło. Jest na filmie tym akcja pod Arsenałem taka scena, jak przed akcją Zośka mówi, no broni jest dużo, tylko trzeba ją zdobyć. No i takowcy idą rozbrajać Niemców, którzy wychodzą pijani z jakiejś niemieckiej tej restauracji. No i w pewnym momencie, prawda, idą obaj z tą bronią do Niemca, halt, prawda, żeby ręce do góry, a on wyciąga broń. No i jak początkujący konspirator, Alek zaczyna strzelać, więc wystrzelał cały magazynek, czy tam wystrzelał ile miał w tym. Niemiec pada, oni mu odbierają tą broń, Niemiec umiera, a on się skręca w bólu, nie jest w stanie się ruszyć, prawda, i dopiero go łapią, Alek uciekaj, uciekaj, uciekają tam na jakiś z tych. I on mówi, ja się nie nadaję do tej roboty. Prawda? Byli tak, że ludzie wymiotowali na przykład. Opowiadał inny z konspiratorów. Tu duża rola była księży. Proszę Państwa, ksiądz Jan Zieja, kapelan Szarych Szeregów, wspominał tak. Wśród żołnierzy Szarych Szeregów spotkałem wielu takich, którzy żyli w męce. Nie wiedzieli, jak wybrać, ale wybierali walkę. Opowiada inny konspirator Armii Krajowej, opowiada coś takiego, że no miał dylematy, prawda, i poszedł do bardzo mądrego księdza, a nie wiedział, że ten ksiądz też jest w konspiracji. I mówi tak. Powoli zbijał moje wątpliwości. Pamiętam, że użył takiego argumentu, że samo kropidło nie wystarczy na ten terror, który Niemcy sieją. Samo kropidło nie wystarczy na ten terror, który Niemcy sieją. Proszę Państwa, młodość to jest młodość. To jest zapał. I teraz jak go powściągnąć? W czasie okupacji było tak, że no, nie wolno było chodzić z bronią. Broń miała być zmagazynowana. Jeśli człowieka złapano z bronią, to można powiedzieć, w najlepszym razie był Auschwitz. W najlepszym razie był Auschwitz. A jednak wielu tych młodych chłopców chodzi z bronią, oni się czują pewni. Pistolet był czymś takim, można powiedzieć, co dawało pewne poczucie bezpieczeństwa. Ludzie się czuli pewniej. I teraz
Dlaczego w czasie akcji burza tej broni jest więcej? Dlatego, że wiele broni jest niezewidencjonowanej. Po prostu ludzie zdobywali na własną rękę, a później żołnierz miał emocjonalny stosunek do broni. Dlaczego tak było, że na przykład żołnierz ranny nie chciał iść, nie wiem, do szpitala? Dlaczego? Bo nie chciał się rozstawać z bronią. Na przykład w czasie Powstania Warszawskiego. Prawda? Emocjonalny stosunek do broni. No i proszę Państwa, oczywiście dochodziło do różnych też sytuacji, można powiedzieć, momentami też śmiesznych. Jedną z takich sytuacji zacytuję. Dwóch żołnierzy, czyli specjalnego oddziału KEDYW-u 993 przez W, idąc ulicą, widzą oficera Wehrmachtu, samotnie maszerującego pewnym krokiem i obciążonego sporych rozmiarów teczką. Nie mogą oderwać oczu od parabelum u pasa Niemca. Gdy oficer wchodzi do sklepu czy jakiegoś zakładu krawieckiego, decyzja jest łatwa. Po chwili trzymają Niemca na celowniku. No bo kwestia zdobywania broni. Ludzie się nie mogli temu oprzeć, tak jak ja Słodkiemu. Nie mogli się temu oprzeć. I wtedy żołnierze podziemia słyszą za plecami, ręce do góry, ale po polsku. Odwracają się niepewnie i widzą swoje odbicia. Młodzi cywile przyszli właśnie dokonać transakcji. W teczce niemieckiego oficera były pistolety zamówione przez AK. Śmieszna sytuacja. Proszę Państwa, powściąganie zapału. Później na przykład była tak, że w pewnym momencie zakazano kradzieży samochodów niemieckich. Dlaczego? Bo dla niektórych to się stawało sportem. Ta kradzież samochodów. Czasami dramat. No. Czytaliście Państwo wspomnienia Stefana Dąbskiego, egzekutor? Tam jest taka historia Jadwigi Pirożanki, tak typowa wiejska piękność. No i prawda, no różni chłopcy o nią walczyli, dziewczyna lubiła chodzić na zabawy wiejskie, no ale w pewnym momencie wygrał jego najbliższy przyjaciel o imieniu Bolek. No, poza tym, że był silny, to jeszcze był romantyk, to jest takie rzadkie połączenie. No ale tworzy się partyzantka, Bolek idzie do partyzantki. To, mówię, to było silniejsze. I głupia Jadzia, bo tego się nie da inaczej nazwać, w swojej zawiedzionej miłości idzie na gestapo, i mówi, że Bolek był w partyzantce. No i gestapo przyjeżdża, Bolka nie ma i aresztuje całą jego rodzinę. Odpowiedź AK może być tylko jedna. Jadzia dostaje wyrok śmierci. I ten wyrok musi wykonać Dębski, czyli najbliższy przyjaciel Bolka. Proszę zwrócić uwagę, on się tu nie mógł zawahać. Nie może się zawahać. Jan Kowalkowski, tu z Krakowa, który wykonał 30 wyroków śmierci, w pewnym momencie opisuje, że musiał wykonać wyrok śmierci na agentce gestapo, zresztą bardzo pięknej kobiecie, którą widział najpierw ze zdjęcia, którą nazywano Anielicą. Jak przyszedł wykonać ten wyrok, to stwierdził, mówi, w rzeczywistości była jeszcze bardziej piękna niż na zdjęciu. On się nie mógł zawahać. Więc co robi Stefan Dąbski? No, idzie do tego domu. Wiecie Państwo, ja nie wiem do końca, czy to tak wyglądało. Bo na filmie to Państwo macie często coś takiego, że w imieniu Rzeczpospolitej nie było czegoś takiego. Może gdzieś tam, prawda, to się rzadko zdarza. Dlaczego? Bo jeśli żołnierz, albo inaczej, żołnierz nie odczytywał wyroku śmierci, bo gdyby go złapano z czymś takim, to jest wyrok na niego. Trzeba sobie powiedzieć jasno, ale to wykonywanie tych wyroków śmierci nie zawsze było tak książkowo. W imieniu Rzeczpospolitej, prawda, i strzał i tak dalej. Często to było uduszenie, jeśli akcja była w środku miasta, zasztyletowanie, przypadek z Lwowa. Proszę Państwa, wypicie trucizny, przypadek z Krakowa, prawda? Człowiek był legionistą, później jakiś tam artystą, poszedł na współpracę z gestapo, więc dano mu do wypicia truciznę. Jeśli czasem kogoś przesłuchiwano wcześniej, a nie chciał powiedzieć prawdy, no to było bardzo istotne. Prawda? On już nie mógł wyjść z rąk tych, którzy mieli wyrok wykonać. Przepraszam Panie tutaj, ale czasami do przesłuchania używano imadeł. A co w tych imadełach ściskano, to myślcie się same. Proszę Państwa, można zadać pytanie, co jest istotną cechą żołnierza? Odwaga jest bardzo pożądana, ale zdyscyplinowanie równie jest pożądane. Oczywiście żołnierz musi być wyszkolony. Musi umieć sobie radzić ze stresem. Pamiętajmy, że wielu tych ludzi zmagało się z czym takim, na przykład niebezpieczeństwo, bo ludzie chodzili biednie. Znana mnie i panu Jackowi, pewnie części z Państwa, pani Ewa Łowczyńska, która już nie żyje, wyszła kiedyś z łapanki gestapo we Lwowie tylko dlatego, że ona miała tak niebieskie oczy, blond włosy i do tego się bardzo ładnie ubierała. Większość ludzi chodziła bardzo biednie. Pamiętajcie, że problemem, na przykład problemem dla konspiratora, który szedł, nie wiem, czy członka KEDYW, który szedł do akcji, jeśli on był biedny, nie miał innego ubrania, to stwarzało to zagrożenie dla niego. Dlaczego? Bo mógł zostać zauważony, że to jest ten sam facet, którego tu widziałem na przykład 2 tygodnie temu. Czasami ci ludzie byli słabi, wręcz niedożywieni. Dlatego, proszę Państwa, no, prawda, podziemie starało się jednak przynajmniej tych, których wysyłano do akcji, jakoś tam wspierać jakimiś, prawda, ekwiwalentami finansowymi. A jak wyglądało pokonanie strachu, to wyczytałem takie ciekawe relacje Henryka Pochowskiego, który mówi tak.
Duży wysiłek wkładaliśmy w naukę konspiracji, wychodząc z założenia, że po pierwsze jesteśmy amatorami, walczącymi z zawodowcami, więc bez stałej pracy umysłowej, bez stałego wysiłku myślowego oraz bardzo daleko posuniętej ostrożności nie sprostamy przeciwnikowi. Po drugie, przeciwnik nie posiada wiedzy Ducha Świętego ani mocy piekielnych, dlatego też możemy pokusić się o stawienie mu czoła, pod warunkiem stałej pracy nad sobą, ciągłego ulepszania metod pracy konspiracyjnej. I teraz on mówi coś takiego, że mówi, stosowaliśmy różne sposoby sprawdzania ludzi. Gdy mi zgłaszano chętnego do pracy w moim dziale, no bo trzeba sobie powiedzieć jasno, że do AK po prostu kolega wciągał kolegę. Ręcząc za niego głową, co zawsze mnie rozśmieszało, przede wszystkim gromadziłem o nim, jego rodzinie i przyjaciołach możliwie najwięcej danych, które skrupulatnie badałem. Jeśli wszystko było w porządku, dawałem zadanie. Na przystanku tramwajowym kandydat miał otrzymać paczkę z bronią, przenieść ją dalej i oddać według instrukcji. Oczywiście w paczce nie było broni, a piasek, o czym przewożący nie wiedział. Był cały czas obserwowany, no jak reaguje, jak sobie radzi ze stresem. Czasem tak się bał, że pot spływał mu po twarzy. Przeważnie jednak po kilku takich przejazdach zaczynał panować nad sobą. Na wypadek interpelacji przez żandarma plan przewidywał, że obserwujący go szybko podejdzie i wyjaśni, że właśnie jedzie z kolegą, który wiezie trochę piasku dla kota, który nie ma się gdzie załatwiać. Proszę Państwa, jeden z żołnierzy Armii Krajowej mówi tak, że jak pierwszy raz wyszedł z rewolwerem na ulicę, to mówi, wydawało mu się, że każdy Niemiec na niego patrzy. Ale 3 miesiące później już inaczej. Ja pamiętam, jak poszedłem na pierwszą manifestację, Leszek się będzie śmiał, to jak zobaczyłem ZOMowca, to uciekłem przez pół plant. A później przechodziłem koło nich 3 metry, a wiedziałem, że są nieruchawi, jak nie dostaną rozkazu. To jest kwestia, nikt się nie rodzi bohaterem. Proszę Państwa, była jedna rzecz, wielu ludzi wpadało przez gadulstwo. Powtórzę jeszcze raz słowa Stanisława Czernego. Zasadą było jak najmniej wiedzieć i tak każdy wiedział za dużo. Przez gadulstwo. Idźmy może dalej. Proszę Państwa, nie będę tu wchodził może już w te akcje KEDYW-u, prawda, one, pamiętajmy, że tu były trzy zespoły, prawda, przygotowujący, zabezpieczający i wykonujący wyrok, ale chodzi może o inną rzecz. Pamiętajmy, że na takich akcjach mogło dochodzić do różnych przypadków. Dlatego absolutnie nie przemawia do mnie ta wersja, że ktoś stawał. Bo na przykład Dąbski opowiadał o tym wyroku na tą Jadwigę Pirożankę, że przyszedł do niej, tam do domu i mówi, że odczytał jej wyrok śmierci, prawda, i że no, rodzina stała jak sparaliżowana, ją wyprowadził do lasu i wtedy, dopisuje w książce, mówi, zastanawiał się, mówi, tak przyszła myśl na myśl, mówi, gdzie jej strzelić, mówi, bo jak jej strzelę w głowę, to jak ona będzie wyglądała w trumnie, no. Prawda? Ale proszę Państwa, jeśli on... Nawet, nie wiem, jeśli ktoś wykonał wyrok śmierci, wszedłby tam w przebraniu, nie wiem, pracownika, żołnierza Wehrmachtu, nie wiem, pracownika gazowni i odczytałby ten wyrok, to mogła się, nie wiem, rzucić, nie wiem, wściekła teściowa na niego, nie wiem, pies się mógł rzucić, to wszystko musiało być sprawdzone, przecież reakcja tych ludzi mogła być różna. Nikt nie odczytywał żadnego wyroku śmierci. A przypadki były różne. No znowu ta akcja na Zamarstynowie. No wyprowadzają Lecha Sadowskiego, szefa BIP-u, ucieka ksiądz Stanisław Frankl, prawda, z tego więźniowie osłabieni, 16 więźniom udało się uciec, a przed tym szpitalem więziennym AK-owcy ściągnęli dorożkę. I dorożkarza oczywiście o niczym nie poinformowano, no to lepiej, nie? No nie wie o co chodzi, to nie będzie ten. I on się zorientował, że coś się dzieje i ta dorożka odjeżdża. Wiecie Państwo, jest taki moment nerwowy. Dlaczego? Bo każda minuta się wydaje godziną, prawda? Musimy go stamtąd przetransportować. Nagle, nie wiem, nadjeżdża, nie wiem, tam następna dorożka i dopiero udało się go przetransportować dalej, prawda? Ale tu się minuty wydają godzinami. Inny przypadek ze Lwowa. AK-owcy mieli wykonać wyrok na Eggersie Niemcu, prawda? Który znęcał się nad polskimi pracownikami. No i wszystko, prawda, rozpracowane, kiedy on wraca do domu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niemiec się spóźnia. Niemiec się spóźnia, w dodatku przyszedł w towarzystwie kolegi. A wyrok mówi wyraźnie co? Mamy wykonać wyrok na Eggersie, a nie na jego koledze. I druga rzecz, jeśli go zostawimy przy życiu, on może nas później rozpoznać. No ale proszę Państwa, wyrok był na jednego, to na jednego. A co zrobiono z drugim? No trzeba go nie uruchomić, no, tylko zawinięto w dywan. I go związano. Co udało się zbudować, proszę Państwa? Państwo podziemne. System łączności, lokale konspiracyjne, punkty, wywiad, kontrwywiad, składy broni, fabryki broni, opieka medyczna, lotniska polowe. Proszę zwrócić uwagę, w 1944 roku w Okręgu Warszawskim kilkadziesiąt tysięcy ludzi na Wileńszczyźnie, całe brygady idą walczyć o Wilno. We Lwowie może wygląda to inaczej, ale te 3,5 tysiąca, pytałem nieżyjącego Józefa Halskiego, panie Józefie, ile poszło walczyć o Lwów? 3 tysiące, on mówi, więcej.
Proszę Państwa, w warunkach, popatrzcie, co się działo na Wołyniu. A na zachodnim Wołyniu powstaje 27. Dywizja Piechoty, Wołyńska Dywizja Piechoty Armii Krajowej. I sami Rosjanie piszą w jakimś tam meldunku, jest tu dywizja, która świetnie bije się z Niemcami. Na warunki konspiracyjne bardzo przyzwoicie uzbrojona. Zdjęcia z Wileńszczyzny pokazują, że żołnierze brygad mają jednolite mundury. Więc Armia Krajowa w swoim finalnej fazie to jest wynik gigantycznego wysiłku. Mozolna budowa konspiracji. Proszę Państwa, kto najlepiej docenił Armię Krajową? Niemcy, bo jak zaczną przegrywać wojnę, to liczą, prawda, mając zamiar budowy jakiejś, prawda, nie wiem, struktur podziemnych na terenie swojego kraju, sięgną do polskich wzorców. Sięgną do polskich wzorców. AK pod strachem dla okupanta. Coraz większym. W 1944 roku wręcz Niemcy reagowali już panicznie. Tak na przykład pewny dygnitarz niemiecki w Mszanie Dolnej po otrzymaniu wyroku zrobił rzecz genialną. Położył się do łóżka i wezwał polskiego lekarza. Przybyłemu zaproponował w zamian za uchylenie wyroku natychmiastowe zwolnienie wszystkich więźniów politycznych i całkowitą zmianę postępowania wobec Polaków. Wiedział doskonale, że jak najpierw dostaje wyrok, to jest rzecz nieuchronna. Jak Państwo myślą, ofertę przyjęto? Proszę? Przyjęto, oczywiście, że przyjęto. Kilkadziesiąt osób odzyskało wolność. Zabicie Kuczery. No, często to młodzieży tłumaczę. No, nie ma komórek. Maria Stypułkowska kama, prawda, niby, że halo, jedzie Kuczera. Prawda, nie ma czegoś takiego. Maria Stypułkowska kama bierze udział w akcji Koppe. Proszę Państwa, ściągnięcie kapelusza. Prawda, wszystko musi być obliczone. Zabicie Kuczery pod samym budynkiem SS. I pisze Teodora Żukowska, sprawa Kuczery rozłożyła Niemców w generalnej guberni psychicznie i nerwowo. Wydawało im się, że polski ruch oporu jest wszędzie. Miałem w ręku szczegółowe instrukcje, jak mają się Niemcy poruszać, gdzie i jak trzymać broń, jak ustawiać samochody służbowe. Zamach na Kuczerę był punktem, po którym strach Niemców doszedł do zenitu. Bo jeśli on nie był nietykalny, to już nikt nie był nietykalny. Popatrzcie Państwo, tworzenie struktur konspiracyjnych nawet w obozach koncentracyjnych. 125, Witold Pilecki, prawda? Gdyby nastąpił jakiś atak aliancki, prawda, na obóz Auschwitz-Birkenau, czy Birkenau, to ci ludzie chwyciliby tyle tej broni, ile by mieli. Próbowaliby przynajmniej część tych ludzi wyprowadzić, czy, prawda, podjąć walkę. A powstanie warszawskie. Jest taka scena, gdzie ten dramat, to jest też dobre pytanie, co robili jakowcy po podpisaniu układu o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie? No de facto układu kapitulacyjnego, prawda? Co robili? Starali się oczyścić, żeby nie iść do niewoli jak łachmaniarze, prawda? Oczyścić się, nie wiem, umyć się. Później następuje ten bolesny moment, to opisuje Tadeusz Burkomorowski, prawda? Czekają Niemcy, prawda? Trzeba było rozebrać barykadę i zacząć wychodzić. I kapelan powstańczy błogosławi Najświętszym Sakramentem oddziały powstańcze, ale oni idą, składają broń i obserwuje to jeden Niemiec. I wiadomo, że nie oddano całości broni. To jest jasne, prawda? No, wiele poukrywano, prawda? Ale jeden Niemiec to mówi, to niemożliwe, mówi, żebyście wywalczyli taką bronią. To jest niemożliwe. Proszę Państwa, duch Armii Krajowej. Aha, jeszcze jedna rzecz. Armia Krajowa była pewnym elementem dyscyplinującym społeczeństwo. Wychowującym społeczeństwo. No i zresztą nie, prawda, nie tylko karzącym Niemców, ale wychowującym też społeczeństwo polskie. Proszę Państwa, oczywiście wiadomo, inne kary wobec, nie wiem, kogoś, kto prawda, wobec chłopów, no najostrzej karano tych wydawanie Żydów, Polaków w ręce Niemców, prawda, agentury Gestapo, tu zapadały wyroki śmierci. Ale czasem karą mogła być chłosta, mogły być tak zwane szampoły na Wileńszczyźnie, pogrożenie. Przykłady. Józef Garliński opisuje. Koło przystanku stała kolejka czekająca na przydział kartkowy mięsa, rozdzielanego przez rzeźnika. Kartki, nie? Słyszałem już skargi na niego, że kradnie, obniża rację, zachowuje się po chamsku, że grozi niemiecką policją. Kolejka wydawała jakieś pomruki. Podeszliśmy na chwilę. Młody rzeźnik, szeroki w barach, o czerwonej twarzy, wrzeszczał i popychał starego człowieka na inwalidzkim wózku. Wyrwał mu kartki z ręki, rzucił na ziemię, wdeptał w błoto. Odeszliśmy ze wspólnym postanowieniem. Za tydzień ustawiliśmy się w kolejce, czekając na dalsze wypadki. Znowu rozległy się wrzaski rzeźnika, ale wtedy z kolejki wyszło dwóch ludzi Ernesta z kijami w rękach. Wyciągnęli rzeźnika ze sklepu. Próbował krzyczeć, ale dostał kilka razy pięścią po pysku. Kazali mu ściągnąć spodnie, musiał je sam ściągnąć i wlepili 20 razy przy oklaskach kolejki. Na co, domyślcie się, na goły tyłek. Teraz możesz pójść do Niemców, ale my ciebie znajdziemy. Następne zdanie jest najlepsze. Następnego dnia inny człowiek wydawał w milczeniu pełne racje.
Poskutkowało? Poskutkowało. Inny przykład. Stanisław Karotkiewicz. W czerwcu 1943 roku dochodziło do dużej pacyfikacji Białostoczyzny. Wtedy wpadła nam myśl, czy by nie zrobić podobnej wyprawy tam, gdzie oni czują się najbezpieczniej, a zatem na terenie Prus Wschodnich, czyli Niemiec, Rzeszy. Wtedy wykonaliśmy taką akcję trochę bez rozkazu, z tym, że w oparciu o konspirację na tamtym terenie. Zorganizowano wśród ludzi, którzy byli wysłani na roboty. Budynek żandarmerii trzeba było zdobywać. Komendant zginął, to pozostali rzucili broń i wyszli z rękami do góry i poddali się. Nawet prosili, żeby im darować życie. Wyroku na nich nie wykonałem, dostali tylko po 30 szampołów na tyłek. To jest jedno i drugie. Musiał w tym samym czasie krzyczeć Deutschland kaput, Hitler kaput. To musieli krzyczeć, to było obowiązkowe, ale to była lekcja, że tak powiem, wychowawcza. No i przykład z Wileńszczyzny, Ośmianka murowana, jak AK rozbiła litewski korpus lokalny, no to 51 Litwinów zginęło, resztę wzięto do niewoli, wygłoszono do nich przemówienie na temat, prawda, pouczające na temat ich walki z Niemcami, a wcześniej rozebrawszy ich do kaleson, puszczono ich wolno. Zadziałało? Zadziałało. Niemcy rozwiązali litewski korpus lokalny. Proszę Państwa, kończymy. Kończymy. Za prawo do wolności się płaci. Płaciło pokolenie pani Alicji, płaciło pokolenie Solidarności, abyśmy my nie musieli płacić, ale musimy ją cenić. A ceni się niestety, fałszywość natury człowieka polega na tym, że ceni się to, co nas kosztuje. Walczymy z wrogiem, my mamy prawo do jego krwi, on ma prawo do naszej krwi. Cena za walkę z Niemcami, za wolność, aresztowanie generała Stefana Rowieckiego-Grota, najwybitniejszego dowódcy Armii Krajowej. Sukces pod Arsenałem opłaca śmiercią dwóch żołnierzy AK. I taka najbardziej przykra scena na tym filmie, Kamienie na szaniec. I jeden harcerz, który się nie wycofał z akcji. Został złapany przez agenta Gestapo kilka dni później, zamęczony na szucha. Za zabicie Kuczery zapłaciło śmiercią czterech żołnierzy Armii Krajowej. Ale płacili też cywile. Za akcję pod Arsenałem Niemcy rozstrzelali 140 osób. Za akcję Kuczera 300 osób. Myślę, że wśród żołnierzy KEDYW-u był jeden temat, którego nie poruszano. Odwetu na cywilach. I oczywiście pamiętajcie Państwo, że tu rodziło się pytanie. Alternatywą była bierność. Ale bierność nie oznaczała, że mieliśmy choć jeden dzień bez represji. Bierność nie oznaczała zaprzestania represji. Ogromna cena. 66 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej traci życie z rąk sowieckiego, niemieckiego, słowackiego, litewskiego okupanta, kolaborantów ukraińskich i zbrodniarzy. 50 tysięcy po wojnie wywieziono w głąb Związku Sowieckiego. Dlaczego do tego sięgam? Dlatego, że proszę Państwa, dzisiaj żyjemy trochę w takich czasach, gdzie nie ma jasnego przekazu wartości. Dzisiejsze pokolenia są tymi, którzy cieszą się wolnością, za którą pokolenia, o których wspominałem, drogo płaciły. Boli nadużywanie tej wolności, wykorzystywanie jej wbrew ojczyźnie, co gorsza na arenie międzynarodowej. A dlaczego tak się dzieje? Bo nie ma jasnego przekazu, co jest zasługą, a co jest zdradą. Musi być jasny przekaz, nawet młodzież jest zdezorientowana. Bo jak siedzisz tam w Brukseli, to znaczy, że bronisz demokracji. Musi być jasny przekaz, co jest zdradą, a co jest... Proszę Państwa, za okupacji każdy porządny człowiek wiedział, co ma robić. Dzisiaj nie ma jasnego przekazu wartości i musi być jasny punkt odniesienia, a punktem odniesienia musi być Polska. Wielką zasługą II Rzeczypospolitej było wychowanie niesłychanie patriotycznego społeczeństwa. Dziś, kiedy boimy się wychowywać, trzeba jeszcze raz powiedzieć, że celem jest wychowanie oddanych Polsce ludzi, a nie stworzenie świetnie wyedukowanych egoistów niezdolnych do ofiary i służby. Jeszcze jedna rzecz. Nie narzekajmy tak bardzo na to młode pokolenie. Proszę Państwa, jest takie przekonanie o nieideowości tego pokolenia, ale prawda jest taka, że to na nich liczymy i w nich musimy inwestować. Oczywiście czujemy gdzieś jakiś element rozczarowania. Ja pamiętam, kiedyś jadę w autobusie, rozmawia dwóch studentów, jeden mówi do drugiego, muszę zadbać o własne zdrowie. Przepraszam, jak miałem 22 lata, miałem zupełnie inne myśli. A jak miałem lat 17, to marzyłem o wolnej Polsce. Albo dziewczyna mówi, to biskup Mastalski mówił, dziewczyna mówi do mamy, mamo, nie denerwuj mnie, bo mam hormony. A mama mówi, ja też mam hormony. Dopóki nie zdamy sobie sprawy, że w Polsce skupiamy się, proszę Państwa, na rzeczach nieistotnych. Mamy tą wolność i nie potrafimy jej zagospodarować. Jest ona darem bezcennym. Wiedzą to Ukraińcy. Jeśli posiadasz wolność, to masz możliwość zakładów zbrojeniowych, armii, otrzymywania pomocy i tak dalej. Jakże wiele się traci, kiedy traci się wolność. Wszystkiego dobrego Państwu życzę.